Migreny najczęściej zaczynają się w części mózgu zwanej pod wzgórzem. Większość osób cierpiących z powodu migreny ma niski poziom serotoniny, a to może spowodować poszerzenie się naczyń krwionośnych, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia migreny. Produkty pochodzenia konopnego zwiększają poziom serotoniny, dzięki czemu zapobiegają rozszerzeniu naczyń krwionośnych. Zwiększony poziom serotoniny zmniejsza ryzyko ataków migreny. Badania dowodzą, że jednym z najbardziej skutecznych preparatów jest olej z zawartością CBD. CBD wytwarza się z roślin konopi, które posiadają niezwykle silne właściwości przeciwbólowe. CBD świetnie działa jako środek przeciwbólowy stosowany przy chronicznych bólach. Badania dowodzą, że CBD faktycznie zmniejsza częstotliwość napadów migreny. Neuronaukowcy tacy jak Ross i Russo opracowali teorię wykazującą korzyści płynące z używania oleju CBD przy migrenach. Russo wyjaśnił działanie CBD w oparciu o kliniczny niedobór endokanabinoidów, podczas gdy ROS użyła go na sobie, by leczyć swoją migrenę. Co więcej Europejska Akademia Neurologii latem 2017 roku opublikowała badanie, w którym stwierdzono, że olej z CDB ma większy wpływ na zmniejszanie bólu przy przewlekłych migrenach niż leki na receptę. W badaniu wzięło udział 121 uczestników. Po upływie jednego miesiąca zdecydowana większość, 85%, stwierdziła, że podczas badania odczuwała mniejszą liczbę migren przy używaniu oleju CBD. Inne badanie przeprowadzone przez naukowców z Colorado dowiodło, że konopie pomagają w złagodzeniu bólu migrenowego. Podsumowując, istnieje wiele dowodów i badań przeprowadzonych przez lekarzy i badaczy, poświadczających, że CBD jest jednym z najlepszych preparatów przeciwbólowych, szczególnie jeśli chodzi o chroniczny ból, taki jak migreny. CBD powoduje zwiększenie poziomu serotoniny w organizmie, a także uruchamia receptory układu endokanabinoidowego, łagodząc w ten sposób ból. Zalecane dawkowanie CBD może różnić się w zależności od masy ciała, reakcji organizmu chorego oraz stężenia oleju z CBD. Średnie dawkowanie, które jest skuteczne u większości osób, może wynosić 25 mg CBD dziennie. Należy zacząć od wskazanej dawki, a jeżeli efekt działania jest znikomy lub niezadowalający, można stopniowo zwiększać dawkę lub zwiększać w okresie występowania migreny. Co ważne, olej z CBD warto przyjmować regularnie. Jeśli ty lub ktoś z Twoich bliskich cierpi na ostre bóle migrenowe, to nie zwlekaj. Pomóż im odczuć ulgę. Już dziś zamów olejek CBD o potwierdzonej jakości działania. Pod tym filmem znajdziesz link umożliwiający jego natychmiastowy zakup. Kup olejek 10% CBD, a dostaniesz kosztowny prezent za symboliczną złotówkę.